Dzień dobry, to ja Filip Zawada. Chciałem powiedzieć, że Wiesława Myśliwskiego, a raczej pana Wiesława Myśliwskiego, uwielbiam za to, że bardzo często mówi to, co ja chciałbym powiedzieć i pisze to, co ja chciałbym napisać. Czyli w sumie uwielbiam pana Wiesława Myśliwskiego za moje lenistwo. Taka to pokrętna trochę filozofia. Ale może filozofia zawsze jest pokrętna. Moja relacja z Wiesławem Myśliwskim ma dwa wymiary. Jeden to jest taki bardzo osobisty, takiej relacji, jaką ma dorosły syn ze swoim ojcem. No, to jest ktoś w wieku moich rodziców, kto ma podobne doświadczenia, podobne korzenie. Więc kiedy się poznaliśmy, no to ta relacja osobista bardzo szybko stała się taką relacją bliską. No nie trzeba było pokonywać pewnych barier, nie trzeba było się jakby uczyć siebie nawzajem, bo okazało się, że ten świat wspólny jest bardzo szeroki. Właściwie można w tym świecie od razu zamieszkać. Ale jest też drugi wymiar tej przyjaźni, tej relacji. To jest taki wymiar ściśle literacki. Ja po prostu tym, co pisze Wiesław Myśliwski, interesowałem się od dawna. I interesowałem się żywo, to znaczy rzeczywiście te książki jego były dla mnie ważne. Nie dlatego, że go osobiście znałem, ale dlatego, że on był po prostu i jest wielkim pisarzem. I to, te dwie rzeczy szły trochę równolegle i trochę równolegle idą. To znaczy ja uważam, że to jest wielka radość kogoś takiego osobiście znać. Ale nawet gdyby nie, to przecież ja bym tę literaturę dalej czytał z podziwem i z zainteresowaniem i traktował jako pewne wyzwanie dla mnie. No więc można by powiedzieć, że moja miłość do Wiesława Myśliwskiego biegnie dwoma torami, ale oczywiście zawsze przyjemniej jest się spotkać przy jednym stole, patrzeć, jak on zapala papieroska, patrzeć, jak jego żona Wacława przynosi cukiernicę, jak siada z nami, jak zaczynamy rozmawiać o różnych sprawach tego świata. To jest taki moment, kiedy nagle wielka literatura nabiera takich cech konkretnych ludzi, konkretnych twarzy. I chociaż nie jest to, wielokrotnie to podkreślam, literatura autobiograficzna, to jest to literatura bardzo mocno na człowieku skoncentrowana. I przez to ta bliskość, taka osobista bliskość z autorem, z jego żoną, z jego otoczeniem, z jego światem jest takim przywilejem i taką radością. Literaturę Wiesława Myśliwskiego kocham, podziwiam i jestem mu wdzięczna za to, że tworzy książki, które za każdym razem sprawiają mi ból, rozrywają mi serce, a mimo to dają mi najgłębsze poczucie szczęścia. Kocham do nich wracać, są dla mnie podporą, dają mi wiarę w to, że literatura może być niedoczesna, może być naprawdę wieczna. Ta książka, powieść Kamień na kamieniu, pozwoliła mi zrozumieć to, kim jestem, bo opowiada o takiej wsi, z której pochodzi moja rodzina. Jest to jedyny pisarz, którego w każdej chwili, o każdej porze chciałabym całować po rękach. Wiesław Myśliwski napisał mnóstwo fantastycznych książek, ale gdybym miała zabrać jedną na bezludną wyspę, byłby to Traktat o łuskaniu fasoli. Ja uwielbiam tę książkę. Ona coś zrobiła z moim życiem niesamowitego. W jakiś sposób przygotowała mnie na śmierć, przygotowała mnie na życie. Uwielbiam ją. Dziękuję panu. Stole. Wiesława Myśliwskiego kocham, a może i podziwiam za to, kim jest. Za to, że mamy takiego wspaniałego powieściopisarza, największego bez wątpienia obecnie żyjącego pisarza w tym kraju. I nie tylko za to, jakie dzieła, jakimi dziełami jego możemy się cieszyć, ale za to, jaki on ma stosunek do tych dzieł i do literatury i dzięki czemu one powstają. I to mnie zawsze w nim niesłychanie fascynowało. Właściwie znam sporo pisarzy, którzy plan pisanej powieści mieli rozpisany niczym plan metra londyńskiego i wiedzieli dokładnie, co w tej powieści ma być. Oczywiście metody twórcze mogą być różne, ale fascynowało mnie w Myśliwskim to,
że on pisze dlatego, że nie wie, że on pisze, żeby się dowiedzieć. On pisze, że gdyby wiedział, o czym to ma być, to by go to nie interesowało i tego by nie musiał pisać. Dla mnie to jest takie opukiwanie ściany tajemnicy. To jest taka próba poznania samego siebie także, ale też człowieka, dowiedzenia się o świecie czegoś nowego. I to jest niezwykłe. To jest niezwykłe, dzięki temu powstają właśnie takie niezwykłe dzieła, które niektórzy przyrównują do traktatów filozoficznych odpowiadających na te najważniejsze pytania, ale jednocześnie są to wspaniale skonstruowane fabuły, takie powieści, do których się wraca. I to są takie powieści, które kiedy się czyta, ja przynajmniej mam ochotę mieć pod ręką jakiś notesik, kajecik i wynotowywać sobie z tych powieści pewne mądrości, bo to jest mędrzec. Myśliwski to jest po prostu mędrzec, który dzieli się z nami swoją wspaniałą wiedzą o życiu i o człowieku. I to też czyni go kimś niezwykłym. I bardzo szanuję go i kocham za to, że kompletnie ma w nosie całe życie literackie. Nie liczy się z giełdą przebojów, z tym całym targowiskiem próżności. Nie musi gościć na listach bestsellerów, i tak na nich się znajduje, ale nie pisze z tą myślą, z jaką pisze tak wielu autorów, tylko i ma tę odwagę, żeby podejmować za każdym razem ryzyko. On nigdy nie chce powtarzać sukcesu poprzedniego utworu. On pisze jakby, żeby się od niego uwolnić, zapomnieć o nim i stanąć jakby nagi przed kolejnym wyzwaniem i napisać książkę właśnie taką, jakiej jeszcze nie było i jakiej istnienia nie podejrzewa. To jest fascynujące, że nie ma w nim tej chęci dyskontowania sukcesu, że powtarzania tego, co się sprawdziło, ma się pewien repertuar chwytów, umie się konstruować fabułki i powstaje cała masa takich utworów, produktów literaturopodobnych, z których niewiele wynika i które nie są dla czytelnika, dostarczają oczywiście rozrywki, dostarczają takiej przyjemności czytelniczej, ale nie są taką rozmową istotną z autorem, który ma do powiedzenia coś naprawdę ważnego. Dlaczego kocham Wiesława Myśliwskiego? Bo z każdą swoją książką zabiera w nas niezwykłą podróż. Dzień dobry, to jest Justyna Tomska. Pisarza Myśliwskiego uwielbiam za dwie prawdy, które głosi, zwłaszcza w swojej ostatniej książce. Pierwsza z nich to to, że miłość jest najważniejsza w życiu, a druga to to, że pisarz wcale nie musi być jakimś tytanem umysłu, erudytą, czy też mieć jakiegoś bogatego doświadczenia życiowego. Ponieważ literatura często wyrasta z jakiegoś takiego pogubienia, niewiedzy, naiwności. I pisarz Myśliwski podkreśla, że to jest bardzo okej. I dziękuję mu za to, bo to trochę uspokaja. Ta naiwność też daje taką większą swobodę i wolność w tworzeniu. To też jest fajne i myślę, że warto o tym pamiętać. Dziękuję. Proza Wiesława Myśliwskiego nieraz wyprowadzała mnie z mroku i dlatego moje serducho należy właśnie do Wiesława.